Więc choć zasiedzi mój świat, przecież w oryginale jest więc choć pomału mój świat. To nie pomyłka. Yy. Ogni... Już wyjaśniam, o co chodzi. Ogniwa słoneczne zamieniają energię słoneczną na prąd elektryczny. Ale współcześnie wytwarzane ogniwa słoneczne wymagają bardzo kosztownej aparatury do ich wytwarzania. Wydaje się abstrakcją, że zwykły zjadasz chyba może wytworzyć swoje własne ogniwo słoneczne. A co jeśli wytwarzanie ogniw słonecznych może być tak proste jak pomalowanie czegoś sprayem? Otóż zrobiłem dogłębny przegląd literatury i wierzę, że wkrótce stanie się to możliwe. Wystarczy, że kupimy kilka puszek z odpowiednimi sprayami, a ściślej mówiąc ze związkami organicznymi, czyli bazującymi na węglu. Jest ich więcej niż związków wszystkich pozostałych pierwiastków razem wziętych. Nakładamy nasze związki organiczne w odpowiedniej kolejności na dowolną przezroczystą powierzchnię na zewnątrz. Powiedzmy, że jest to folia do laminowania dokumentów. Następnie łączymy tą folię z drugą bez nałożonych warstw, i tak oto możemy się cieszyć naszym obrazem, który możemy, możemy naładować dodatkowo smartfona i udostępnić im nasz obraz w mediach społecznościowych z hashtagiem Independent Artist. Pytacie pewnie, jak trwałe może być takie ogniwo? Tak samo trwało, jak zaaminowany dokument, kartka papieru. A jak duże może być takie ogniwo? Może być wielkości, powiedzmy, kalkulatora kieszonkowego i takie ogniwa bylibyście sami w stanie sami wytworzyć w domu. Może być też wielkości ścian domu albo dachu stadionu piłkarskiego. Jednakże do tego ostatniego potrzebowalibyście drukarki wielkości także stadionu piłkarskiego. Dlaczego drukarki? Otóż dlatego, że takie ogniwa możemy wytwarzać w skali przemysłowej przez drukowanie specjalnymi drukarkami rozpylającymi nasze Związki organiczne. To są właśnie możliwości w pełni organicznych barwnikowych ogniw słonecznych. Ekstremalnie łatwy proces w zasięgu każdego z was. W swoim doktoracie będę starał się tworzyć pierwsze takie ogniwo słoneczne. Nie muszę chyba dodawać, że zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie ciągle rosło, a nie ma lepszego źródła energii niż słońce. Będzie zasilało naszą planetę długo po tym, jak nastąpi zagłada ludzkości. I jak? Chcecie wytworzyć swoje własne ogniwo słoneczne? Więc chodź, zasieść mój świat na żółto i na niebiesko. Dziękuję.